No i dobra. Zapiszemy. Ciekawe, czy jak użyję tego, czy coś się stanie. Dobra, na razie nie działa. Tam coś jest? Chyba nie. Tu nic nie. Dobra, wszystko zrobione. Fajna była ta zagadka. Spodziewałem się, że to o to może chodzić, a jednak. Brama świtu. Sekretne schody. Nie mówcie, że to jest cała wielka lokacja. Ha, chwila. Tabliczka. Tu gdzieś trzeba użyć tego. Okej. Okay. Bardzo skomplikowane pułapki blokują nam drogę w dół tego przejścia. Cokolwiek znajduje się na końcu, musi być warte aż takiej ochrony. Źródło energii. To ciekawe. Może szybciej. Pułapka. Dobra, chwila. Zatrzymajcie się tu wszyscy. Jeden. Ludzie. Jakie głupie. Jeszcze raz. Tam jest jeszcze kolejne te... Brak zestawu do rozbrojenia pułapek. Nie, Jezu, nie, te rzuty nie będą wchodzić. Tam jest pełno do rozbrajania tego. Ja pierdzielę. Co tu będzie się działo teraz, żeby to wszystko rozbroić? Muszę chyba posępną iść po prostu i rozbrajać. Bo... Ona ma te paluchy. Nie działa, no? O, ale zadziałało. Dobra. Patrzcie tutaj. Co my tu mamy teraz? Lathander's light may be infinite, but his mercy is not. Return now. Nie uwierzę, że ja tamto muszę rozwalić. Tu. Ale jak tam trafić, żeby to rozwalić? All's well that ends.
as bad as it could have. Co dziwne. Zadziałało. Dobra. Posępna. Ona umie rozbrajać. O, teraz może użyć wskazówek. Wcześniej nie mogła. Wrath awaits, heretic. Retreat whilst thou can. One day I'll catch a break. Wystarczy, że tu sobie skoczę? Mogę to rozwalić? Znajdź krefla Tandera. Pokonaliśmy pułapki sekretnej komnaty. Powinniśmy zobaczyć, czego strzegą. Okej, nic tu nie ma. Jestem podejrzliwy. Krefla Tandera. Panel sterowania na dachu. Before you, suspended in a shaft of brilliant light. A fist-sized piece of amber flecked with crimson is set in the handle, emitting a radiance all its own. This mace certainly has a very unusual design. Sięgnij. You feel your patron's presence nearby. It hums with an unfamiliar anxiety. To take the god weapon to humiliate divinity would be satisfying, but it would risk disastrous ruin. Jaką katastrofę? To jest jakaś zagadka. To jest jakaś zagadka. Tylko jaka? A, dobra, wiem. No tak. Czekaj, zostaw. Już wiem, co tu trzeba włożyć. Herb Mistrza Świtu. Wykradnij krefla Tandera z podziemi klasztoru Jutrzenki. Bo to by się zawaliło i bym zginął, nie? Strzegali o tym przecież. Mogę to zabrać? Nie.
Krew Latandera. Zobaczmy. Użyliśmy herbu Mistrza Świtu, aby bezpiecznie odzyskać krew Latandera. Niech będzie pochwalony Władca Poranka. Pokażcie to. Legendarna broń. Błogosławieństwo Latandera. Gdy twoje punkty wytrzymałości spadną do zera, raz na długi odpoczynek odzyskujesz od 2 do 12 punktów wytrzymałości. Sojusznicy znajdujący się w odległości 9 metrów również odzyskają od 1 do 6. W czasie walki roztacza blask świętego światła w promieniu 6 metrów. Czarty i nieumarli, którzy znajdują się w świetle, zostają oślepieni, chyba że wykonują udany rzut obronny na kondycję. Zaklęta broń plus 3, promień słońca, lewitacja. Co jest? Zbadaj to, co tu jeszcze jest? Ta broń zapewnia promień plus 3 do testów ataków i obrażeń. Promień słońca, 6 do 48 od światłości. Parzy i oślepia wszystkie istoty na swojej drodze. Nie mów, że to jeszcze działa w jakimś stożku albo w czymś. Lewitacja. Stan, zawieszenie w powietrzu. Wstrząsające uderzenie, buława. Łopanie. To jest naprawdę dobre. I chyba nasza koleżanka to założy. Dobra, pokaż mi, jak to światło działa. To jest potężne. Jak daleko to sięga? Daleko! Aż dotąd. Pokaż. Kurde, ulti lux normalnie z Lola. No i fajnie. Dobre to jest. Podoba mi się. Będziemy używać, no. W końcu. Good job we got past those protections. This artifact must have been quite valuable. Let's be sure to make good use of our prize then. No, w końcu jakąś broń. Teraz każdy ma dobrą broń, oprócz Karlach, no i w sumie mojego. Jak znajdę jakiś fajny kostur, to będzie git good. I jak Karlach znajdzie jeszcze, ale już Lazel i Posępna mają naprawdę silne bronie. Korzystając z okazji, to ja bym... W sumie to tak nie sprawdziłem, czy tutaj coś z tej strony było. Podejdziemy, zobaczymy. I pójdziemy do obozu, odpocząć. W końcu trzeba. Dobra, jednak nic nie ma. Mogę tutaj iść do obozu? Okej. Mogę. Nie wiem, czy w tej szkółce Gitianki jeszcze inni mnie nie zaatakują, bo przecież ja tam wszystkiego nie sprawdziłem. Dokładnie. Dopiero to przyszedłem tutaj i się jeszcze nie cofałem. Lazel, coś masz mi do powiedzenia? Nie mam pytań. Chciałem zobaczyć, czy ty masz jakieś pytania do mnie. A coś mi tak przemula ta gra. Chciałbym chyba w ogóle komputer zrestować, bo już trochę chodzi. Nikt nie chce gadać, to idziemy odpocząć. Tak. Okej. Jak zwykle 85. A. I zamiast tak po prostu tego nie dawać, tej poćwiartowanej świni, by było równo 80. Nie wiem, coś to automatyczne wybieranie żywności słabo chodzi. Zepsute jest. Jakieś. W ogóle fajnie wyglądał ten obóz, takie inne miejsce, właśnie jak ta świątynia wyglądała.
Co ciekawe, była to właśnie świątynia Latandera, bo tam była właśnie postać z tym słońcem takim. Martwię się, że... bo gram na najtrudniejszym poziomie, że przez tę broń krew Latandera będzie aż zbyt łatwo, bo podobno jest trochę OP ona. I nie wiem, czy nie będzie zbyt łatwo, chociaż ona tam ma może i tego skilla, który zadaje dużo obrażeń, ale go można użyć tylko raz, więc... Czekajcie, sobie przyzwę tego... Diablika. Dobra, tu chyba nie mogę odpoczywać, jak mam na... czerwono. Bartku, jesteś na streamie? Widziałem, Bartek odpalił też Baldurka. Poleciłem mu, żeby pograł. Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz. Gierka fajna, naprawdę. Ja mam już ponad 40 godzin. Podejrzewam, że już do 50 niedługo będę dobijać, a ja jestem cały czas w pierwszym akcie, bo naprawdę bardzo fajnie mi się wszędzie tutaj chodzi, zwiedza, czyta książki, poznaje ten świat. Ja nie potrzebuję się śpieszyć w tej grze, naprawdę. Już prawie 50 godzin nabiłem. I to jest najlepsze w tej grze właśnie. A druga sprawa, że gra ma podobno 1700 różnych zakończeń, więc powodzenia w odkrywaniu ich wszystkich. Drewniana skrzynia. Byłem już tutaj? Byłem chyba. Dobra. Tak, tylko wiesz, na przykład ja już jedno zakończenie miałem, bo na samym początku poszedłem do gościa i z nim poprowadziłem dialog, i w którym zakończyła mi się gra, bo zginąłem, bo mnie zeżarł, i wydaje mi się, że to jest traktowane już jako zakończenie. Ale i tak jest to imponująca liczba, jakby nie patrzeć. Nie wiem, jaki to ma wpływ na później, ale zauważyłem, że ścieżki gry naprawdę mogą być różne, bo można grać po dobrej stronie, po złej stronie, chociaż to też jest pojęcie względne, która strona jest dobra. Nigdy nie wiadomo. Dużo rzeczy się... Okej, czyli jednak gitianki mnie zaatakują. Dobra. Będzie walka. O bogowie, walka. Kurde, bo tak patrzę, że dużo tych gitianki. Robimy szybką cofkę. Nie, jeszcze powalenie mu walnął. Mobilizacja. Jezu, czemu stąd wszyscy? Cały ten się na mnie rzucił. W teorii dobrze, tylko boję się, że jak tu podejdę, tu mnie jakieś gitianki zaatakują. Ale jakby nie zaatakowali, to by było ok, bo bym mógł walnąć tłuszcz. Na przykład iść... skoczyć tutaj. Walnąć tłuszczyk. Może podejść jeszcze kawałek. Mi muli ta gra dzisiaj. Jest tak dziwnie. I gleba, dobrze. Dalej, co my tu mamy? Diablik. Okej, znikałka. No i wiedziałem, że będzie to. Właśnie tego się obawiałem. Spulowałem dalej. Tych spulowałem i ciekawe, czy z tych nie spulowałem jeszcze. Ja pierdziele, z tyloma gitianki na raz walczyć, to będzie ciężka sprawa. Czy on się już ruszył? Czy jak go podniosę, on... Czy jak go podniosę, czy dalej będzie miał akcję, to mnie zastanawia. Jezu, skąd oni się zbiegają? Nie ma to jak wybić cały obóz gitianki. Dobra, oni jedni będą wybiegać tam z lewej, a tutaj z tych drzwi będzie sporo. Trzeba tutaj sztylety walnąć.
skubany. Prosto mi pod diablika skoczył. Dobra, sztylety. Okej, i bym sobie podka jeszcze użył. Dobra. Teraz się skitramy gdzieś tutaj. Ja niepotrzebnie tą Karlą się schowałem tam. Co on za skok wziął? No idźcie tam górą przez te drzwi. Kurde, pójdzie mi dużo postaci tędy. Chyba 5 stąd przyjdzie. To dużo. Przed chwilą mówiłem, że może być za łatwo coś, nie? Dobra, Karla. Jakieś takie spowolnienie animacji czuję w grze. Nie wiem czemu. Strzała ciemności. Tak zrobimy. Idealnie. Wiem, że nie trafiłem, ale ci stąd nie powinni móc strzelać. Przynajmniej mam nadzieję, że tak to będzie działać. Let's go. Piękne obrażenie. Działamy dalej. Czemu chybienia same? Powalaj go. Jeszcze raz. Dobrze. Rozwalony na raz. Idealnie. Nie mam już akcji dodatkowej. No znowu mi go powalili, ja pierdzielę. Jeszcze zaraz mi go zabiją. Sztylety! O nie. Najgorzej. Czekajcie, ekwipunek. Czy ja mam... Gdzie mam ten? Gdzie mam zwoje wszystkie? Tutaj? Nie mogę, jak oni się ruszają. Kogo mi uśpili? Weź go podnieść. Dobra, idź tam. Nie chciałbym marnować komórki czarów. Się zastanawiam, czy się mi jeszcze nie przyda. A spróbowałbym użyć zwoju. Tylko użyłbym zwoju może jako lejzel albo posępna. Muszę ten zwój znaleźć, gdzie ja mam. Glif strażniczy. Tutaj mam, dobra. Te unieruchomienia miałem używać. Zwój śnieżycy. Tworzy lodową powierzchnię, może nie teraz. Mam jeszcze chmury sztyletów. Twój strachu.
Fajnie, że ja nie mam już. No dobra, no to muszę nim po prostu tego użyć. Minus jest taki, że już będzie miał koniec zaklęć. Nie mogę sobie polimorfii ani nic użyć. Dobra. Przejścia nie ma. Kurde, tych trzech nadchodzi jeszcze, tutaj będzie problem. Dobrze, że Lazel tego pierwszego sprzątnęła, ale tu jeszcze druga czeka. Tylko jakby tak walczyć i nagle uciec przez krąg, czy da radę? Znaczy mnie te chmury cieni to są całkiem spoko. Jeszcze na Carly, która miała się teraz ruszać. Ja pierdolę. Co on zrobił? Trafił? Dużo ich nie ma jeszcze przed tym. Więc może po prostu na razie kontynuujmy walkę. Tylko proszę cię, teraz w ogóle to przygotowanie powinienem użyć. Nie mam przygotowania na tej broni? Tu jest przygotowanie chyba. Nie, to jest rumnięcie dziwne. No nie gadaj. Użyjmy sobie trucizny. Zastanawiam się, jakby tych trzech dałoby radę tym światłem. Dobra, jest już czterech, okej. Okay. Trzeba tym światłem krwi Latandera, czy jakoś tak, spróbować. A, tylko to jest jeszcze zależne od tego, jak moja postać jest ustawiona. No dobra. Spróbujmy to. Cześć, Easter, hej. O kurde. Ja pierdziele, jak oni nawalają. Jak ja mam tą szkodę? Kurde, niepotrzebnie. Podszedłem tak, że mi się pulnęły dwie grupy, aż. Nie mam szans z nimi przecież. Nawalają jak nie wiem. Ścieżka zablokowana. A tamtego? Się tu spróbuj skitrać gdzieś. Chyba wygrane i z tego nie będzie. Kurde, a Carla jest dalej unieruchomiona. Już nawet nie pamiętam, kto ją unieruchomił.
Chyba ona? Tu ta, co stoi? Nie wiem. Tymi kuszami to niemożliwe, co wyprawiają. Nie, dobra, już widzę, że walka z dwoma grupami to jest kompletna śmierć. Dobra, wymyśliłem przy okazji plan na Gitjanki. Już wiem, jak to zrobić. Cofnę całą drużynę tutaj. Dokładnie tu. Mam nadzieję, że ktoś nie wpadnie na pomysł wyrzucać mnie tam. Ten bot potrafi taką głupią dom mieć. Takie głupie pomysły. No i teraz pulnę tylko jedną grupę dzięki temu. Z dwoma grupami naraz walczyć jest masakra. Nie dość, że się ruszają godzinę. Tylko, że nie można skipnąć ich tur. Od razu się mogę uleczyć w sumie. Postrzelam jeszcze trochę w nich, już są blisko. Kurde, te ich skoki to też. Tą mapę przejdą na raz. Dry.
Trzymuję po 3 obrażeń, zadaję moją kuszą. To jest nic. Jeszcze trochę. Okej. Teraz może być lekki problem. Może zrobimy tak? Nie. Podejdę tu. Może tego diablika w końcu ruszymy. Już powalenie, no ja nie wiem, co nie mają z tym powaleniem. Rafał, wielkie dzięki za follow-up, pozdrowienia dla ciebie, witam i cię w zawodzie, cześć. Blackes, również dziękuję, dziękuję bardzo, witam grupę uderzeniową. Witam załodzy. Tym razem ja witam. Runa jest tankiem, mogłaby wyjść tutaj do przodu. Co tu się dzieje? Tu trzech aż stoi ty. Ja bym tam tłuszcz walnął. Dobra, dwie gleby, to i tak dobrze. Jeszcze tego dojadę. A, ogłuszony. Nowy ulubiony. Fajnie by było. Ja mogę nawet ją przeszukać? Jezu, ile ona ma rzeczy? Co jest? Czemu ona ma tyle rzeczy? Ej, bo to jest buget, bo to jest mój ekwipunek, jak nic. Nie, to nie jest mój ekwipunek. Co tu się stało? Ja chyba wiem, co się stało. Ona jest chyba handlarzem. A przez to, że ją ogłuszyłem, chyba się zbugowało, że mogę wszystkie rzeczy, które jej sprzedałem, zabrać. Dawaj wszystko. Dał radę wszystko? Kurde. Ale dziwne. Nie powinno tak być. To jest buget jak nic. Ale jakąś bardzo rzadką broń z niego wyciągnąłem. No trzeba ukraść wszystko, przecież zbieram. Ja nawet butelki zbieram z ziemi. To jest sztylet, akurat mi niezbyt potrzebne, ale rękawice jakieś bardzo rzadkie mam. Dobra, chwila, bo ja muszę to poprzekładać do kogoś innego, bo ją przeciążyło. Ale tak mi się wydaje, że to są rzeczy, które ja... Kurde, wszyscy są przeciążeni. To są rzeczy, które ja jej sprzedawałem chyba. Wręczono udźwig. No co ja mam teraz zrobić? Gdzieś do handlarza się wybrać. Właśnie widać po moich ekwipunkach, że wszystko pozabierane.
Dobra, będziemy walczyć na przeciążenie. Wszyscy. To jest jeszcze lekkie przeciążenie na żółto. Na lekkim chyba damy radę. Będą mogli chyba mniej chodzić przez to. Ale nie szkodzi. Chmura sztyletów. Jakoś tak mądrze jej użyć. Jak nie trzech, nie sięgnie. Może tak. No, ten zginął. Ci, co leżą w ogniu, przez to, że... A, tu jeszcze jeden przeciwnik został. Przez to, że jestem strasznie przeciążony i nic nie mogę zrobić. Nie będę mógł zbytnio chodzić, a ta, co ma na czerwono udźwig, to chyba w ogóle nie będzie mogła się ruszyć. No, ci gitianki to naprawdę mają od groma ataków. Pójdę potem do obozu i sprzedam trochę rzeczy. Laser. Dotarcie do celu niemożliwe. Spróbuję tego ustrzelić. Pięknie, prosto w sztylety. Chciałbym, żeby moje postacie strzelały tak jak te gitianki. To by było dopiero. Pięknie, prosto w sztylety w las. No i co, jest po walce? Walce. Co z tym? Okradłem. To trzeba dobić. Bardzo honorowo, nie? No nie, bo to jest bez sensu, bo i tak jakbym dał jej wstać, by mnie zaatakowała. Klucz. Ciekawe do czego. Dobra, już się wszystkimi przeciążyłem. Muszę iść do obozu. Tutaj jest jakiś klucz. Dobra, chwila, muszę wyjść z tego pomieszczenia, bo oczywiście nie można wrócić do obozu z tego pomieszczenia. Diablik. Dobra. Od razu lepiej. Teraz za pierwszym razem poszła walka z grupą. Wcześniej jak dwie pulnąłem, to była masakra. Idziemy to sprzedać. Ktoś coś chce pogadać? Nic. Gdzie jest handlarz? Coś tu mapa się psuje. Ile, gdzie jest ten gościu? Nie ten, tu jest. I znowu siedzieć godzinę w ekwipunku, żeby posprzedawać wszystko. No to jest właśnie minus zbierania wszystkich śmieci. Ale jak gram na naj... O, nie chcę ze mną nawet pogadać. Ale jak gram na najtrudniejszym poziomie, no to... Ciężko nie zbierać, bo ten hajs zawsze się do czegoś przyda. Jak gdzieś utknę... To wtedy idzie się do sklepu i kupuje nowy ekwipunek. Co jest? Zbugowało się. Ah, my good
Hello. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. No nie można też pominąć. Ja nie wiem, co dzisiaj z tymi grami. No nie mogę. Naprawdę, nie mówcie, że będę musiał wczytywać. Nie róbcie mi tego. Niech to. Co by się stało, jakbym zapisał? I wczytał tutaj. O! Teraz zadziałał. Gra się przestraszyła, że ją wyłączę. No dobra. Pozbyć się śmieci na początek. Te skingi Tianki by musiał też się pozbyć. Dalej przeciążony. To mi nie będzie potrzebne. Uszagi Tianki? Ty, dobra. Może się jeszcze przydać. Dalej przeciążony jestem. Dobra, chwila. Posprzedaję najpierw z innych postaci i rzeczy. Więc jest taki, że nie mam tyle hajsu do wykorzystania. Jakaś woda to nie będzie potrzebna, bo tylko tłuszczu się jeszcze przyda. One nie są sparowane razem. To się przyda. Tu są jakieś zbroje. Więc jest taki, że ja już się wypstrykałem, a jeszcze ona ma ekwipunku dużo. Ale może to... Mhm. Czy ma coś, co on chciałbym kupić? Dawaj zwój. Może się przydać. Muszę się pozbyć tych śmieci. Czterysta... 14 idealnie. Czy ktoś jeszcze jest przeciążony? Karla jest przeciążona. I moja postać. Duże obrażenia z tej błyskawicy i z tego zwoju. Trzeba je kupić. Albo przynajmniej na razie jeden. To też jest ciekawy miecz. 7-17. Smutek. Dobra. Nie będę sprzedawać tych niebieskich broni, bo są za drogie, a ja potrzebuję teraz pozbyć się rzeczy z ekwipunku. Serio, te zbroje są też takie drogie? Jeszcze? To drugi zwój, dawaj. Tak, w tej grze więcej się siedzi, porządkuje ekwipunek niż gra.